Cześć! Minęło już kilka dni, odkąd wróciłam z Barcelony i tak sobie myślę, że to było mi strasznie potrzebne. Nie wylądowałam w Barcelonie, kiedy przyleciałam do Hiszpanii, wylądowałam w Gironie. To ze względu na to, że to właśnie tam lądują tanie linie lotnicze. W samej Barcelonie lądują raczej te droższe, a wcale nie miałam ani ja, ani moi znajomi ochoty na super wysokobudżetową podróż. Girona sama w sobie jest niemal tak niesamowita jak Barcelona. Jest o wiele mniejsza, jasne, ale ma takie prawdziwe, zabytkowe stare miasto, w którym czuć klimat. Taki, który gubi się czasem w tym całym ogromie Barcelony i w tym, że ona jest jednak taką metropolią wymieszaną ze wszystkim. Barcelona strasznie mnie zaskoczyła. Zaskoczyła mnie wieloma aspektami, ale chyba przede wszystkim tym, jaka jest piękna. Wiem, że to brzmi strasznie prosto i... No, ale tak właśnie jest. Ona jest niesamowita. Człowiek obraca się w jedną stronę albo w drugą i wow, po prostu wszystko jest idealne. Trochę rozmawialiśmy sobie w tym wyjazdowym gronie na temat tego, że to pewnie jest jednak kwestia tej świeżości, bo gdybyśmy tam mieszkali na co dzień, to zapewne to, jak wyglądają tamtejsze balkoniki, drzwi, jak są pomalowane budynki, to, że te małe uliczki wyglądają tak, a nie inaczej, to wszystko wydawałoby nam się normalne. Być może docenialibyśmy to w pewnym stopniu, ale na pewno nie działałoby to na nas tak, jak kiedy przyjeżdżamy sobie z Polski, która w większości jest nieszczególnie kolorowa i nie tak urokliwa. Chociaż znowu, może to jest właśnie ten efekt, może przez to, że tu mieszkamy, to nie widzimy tego w taki sposób. To, co jeszcze mnie w Barcelonie zaskoczyło, to wszechobecny język kataloński. No dobra, może nie tak w pełni zaskoczyło, bo zdawałam sobie sprawę, że lecę do Katalonii i że kataloński jest tam po prostu dość powszechnym językiem. Niemniej zdziwiło mnie to, że z niektórymi osobami nie dość, że nie mogłam porozmawiać po angielsku, na co byłam mimo wszystko przygotowana, to nie mogłam z nimi też porozmawiać po hiszpańsku. Trafiłam naprawdę na garść osób zdecydowanie tych starszych w jakichś takich mniej turystycznych obszarach Barcelony, którzy no trochę tak nie wszystko rozumieli z tego mojego łamanego hiszpańskiego. I oczywiście można tu po części winnić mój łamany hiszpański, ale no mówili do mnie po katalońsku. Nie spodziewałam się tego zupełnie. W Barcelonie na pewno ogromnie się nachodziłam. Wyrobiłam takie statystyki, jeśli chodzi o ilość kroków, że to jest naprawdę szokujące jak dla mnie. Niestety odczułam to poprzez odnawiającą się dawną kontuzję kolana. Nadal uważam, że było warto. Myślę, że jednym z najważniejszych punktów tego całego wyjazdu było dla mnie Muzeum Picassa. I po części owszem przez jego prace, których było tam mnóstwo i które robią wrażenie, niewątpliwie, ale też poprzez jego historię, bo nie była to wcale historia, którą znałam szczególnie dobrze, znałam jakieś tam pobieżne fakty, które zna każdy. Tymczasem zaczęłam wczytywać się w te wszystkie tablice w muzeach, czego też nie robię zawsze, bo czasami są one po prostu nudne, nie oszukujmy się. Natomiast tym razem kompletnie mnie wciągnęły. Zaczęłam widzieć tam wątki, które bardzo ze mną rezonują. To, co mnie zafascynowało, to to, że on bodajże w wieku 14 lat wylądował już na uniwersytecie, co wiązało się po części z tym, że, no, że pochodził z takiej rodziny, w której ojciec właśnie był wykładowcą uniwersyteckim i on był w tym takim artystycznym świadku od samych swoich początków życia. Ale no jednak trafić na uniwersytet w wieku 14 lat, ciekawe. Co jest jednak jeszcze ciekawsze, to to, że on niewiele później go tak naprawdę rzucił. W sensie bywał sobie w różnych szkołach, ale na pewnym etapie stwierdził, że to nie jest dla niego. To nie daje mu niczego niesamowitego. I on tę szkołę po prostu zostawił. Jest też kilka zdań, które są bardzo często cytowane, w których Picasso wypowiada się na temat tego, że on nigdy nie nauczył się więcej niż podczas podróży i podczas spędzenia kilku tygodni w jakimś małym miasteczku na nauce od swojego mentora, którego tam poznał. To był chyba pierwszy raz, kiedy wyjechałam sobie tak po prostu z dobrymi znajomymi. To było zupełnie inne doświadczenie niż te, które znam z przeszłości. Tak w sumie to w Barcelonie
zadanie zrobiłam też rzeczy, na które wcześniej kompletnie nie byłabym w stanie się odważyć. Na przykład wjechałam na samą górę tego strasznego czegoś, czy nawet nie wiem jak to nazwać, ale to było przerażające. Ten kosz się chwiał, czuć było jakby jak wiatr na niego działa i każdy krok w bok dowolnej osoby, która w tym koszu stała, sprawiała, że kosz bujał się jeszcze bardziej. I no nie da się ukryć, że widok Barcelony z tej wysokości był naprawdę niesamowity. Barcelona okazała się też całkiem przyjazna pod względem wege opcji w restauracjach i istnienia wege restauracji, aczkolwiek trochę zaskoczyły mnie sklepy, w których bardzo ciężko jest dostać, nie wiem, nawet hummus albo cokolwiek do kanapek, co nie jest serem albo mięsem. Więc tak, to było zdecydowanie zaskoczeniem. Za to są owoce. Owoce, które wyrastają właśnie tam, a nie są sprowadzane do Polski z Hiszpanii. I muszę przyznać, że smakują zupełnie inaczej. Chociaż być może no, jest to efekt tego, że byłam tak bardzo podjarana całą sytuacją. Podróże robią mi dobrze w głowę. To jest jakiś taki ich tajemniczy efekt, który zachodzi za każdym razem, kiedy się gdzieś dalej wybieram i kiedy spędzam gdzieś trochę czasu. Wracam z takim odświeżonym mózgiem, bez starych schematów, jestem w stanie zacząć różne rzeczy na nowo. Zresztą teraz to było już niesamowite kombo, bo nie dość, że wróciłam z prawie tygodniowego pobytu w Barcelonie, to jeszcze następnego dnia się przeprowadzałam do zupełnie nowego mieszkania, więc zdecydowanie doświadczyłam tego efektu świeżego startu. Nie jestem wcale zwolenniczką wyczekiwania takich jakichś momentów, w których nagle możemy coś zmienić. Ale jednak, kiedy się już takie natrafiają, to myślę, że fajnie jest je wykorzystać. Ja czuję, że teraz zaczynam jakoś tak w końcu trochę mocniej wdrażać w życie różne nawyki, na których mi zależało i myślę, że zawdzięczam to właśnie temu, że wyczyściłam sobie mózg i mam taki zupełnie inny mindset. Witam! Dzisiaj w czwartym odcinku naszego wspaniałego vloga jesteśmy przed jednym z dwóch wspaniałych domów projektu Gaudiego. Weronika, co mogłabyś powiedzieć na temat tego pięknego miejsca? Ja myślę, że świetnie prowadzisz moje vlogi. Chciałabym mieć taki balkon w swoim domu, więc jakby pan Gaudi żył, to bym go zatrudniła. Ale nie żyje. Świetny moment. Wiem. Ale to na wzrost miało. No, chcesz być prawdziwa dla swoich widzów, tak? Okay. Tak, szczypiały mnie oczy. No.